Cześć, tu Jacek Brzezowski. Tchnienie Grozy jest darmową audycją, którą tworzą w wolnym czasie. Jeśli chcesz wesprzeć tchnienie Grozy, wejdź na stronę patronite.pl ukośnik Tchnienie Grozy. Robert Smythe Hickens Miłość i Profesor Gildo 1. Ludzie mało wnikliwi dziwili się, jak doszło do tego, że ojciec Markison i profesor Fryderyk Gildo zostali bliskimi przyjaciółmi. Pierwszy był pewien wiary, drugi był skończonym sceptykiem. W naturze ojca leżała miłość. Patrzył na świat z czułością, niemal dziecięcą. Jego łagodne, lecz nieustraszone niebieskie oczy zdawały się dostrzegać dobroć w ludzkich sercach i cieszyć się tym, co widziały. Profesor miał twarz ostrą, jak toporek dodatkowo zaostrzoną przez czarną, zadzieżystą kozią bródkę. Spojrzenie, przeszywające, bystre. Aroganckie. Usta jego o cienkich, wąskich wargach miały wyraz niemal okrutny. Głos ostry i suchy, gdy nabrzmiał energią, przechodził w wysokie tonacje sopranu. Strzelał słowami, modulując je urywanie i przenikliwie. Kierował się zasadą niedowierzać i badać. Po prostu Trudno było przypuścić, aby mógł on w swym pełnym zajęciu życiu znaleźć odrobinę czasu na miłość, bądź w znaczeniu ogólnoludzkim, bądź osobistym. Spędzał pracowite dni na badaniach naukowych, które przyniosły światu liczne korzyści. Pracował więc jednak dla ludzkości. Obaj nasi panowie żyli w celibacie. Ojciec Markison był członkiem zakonu anglikańskiego, który w regułach swych zabrania małżeństwa. Profesor Gildo miał niepochlebną opinię o wielu rzeczach, a szczególnie o kobietach. Zajmował najpierw stanowisko wykładowcy na Uniwersytecie w Birmingham. Gdy sława jego jako odkrywcy wzrosła, przeniósł się do Londynu. Tutaj, podczas wygłaszanej przez siebie prelekcji w dzielnicy East End, spotkał po raz pierwszy ojca Murkisona. Wymienili kilka słów. Być może człowieka nauki uderzyła wybitna inteligencja ojca, tym bardziej, że skłonny był dotąd patrzeć z pewnym lekceważeniem na przedstawicieli kleru. Być może Pociągnęła go u tego duchownego pełna zdrowego rozsądku szczerość przekonań. Dość, że gdy opuszczał salę wykładową, zaprosił ojca do swego domu przy Hyde Park Place. Ojciec, który rzadko odwiedzał West End, chyba że miał tam wygłosić kazanie, przyjął zaproszenie. Kiedy ojciec przyjdzie? zapytał Gildo. Zwijając w rulonik niebieskie kartki, na których widniały notatki pisane drobnym, wyraźnym charakterem. Szelest kart towarzyszył suchemu, ostremu głosowi. W najbliższą niedzielę wieczorem mam kazanie w kościele zbawiciela. Niedaleko od pana, odpowiedział ojciec. Ja nie chodzę do kościoła. Tak, powiedział ojciec bez najmniejszego akcentu zdziwienia czy dezaprobaty. Niech ojciec przyjdzie do mnie pokazaniu na kolację. Dziękuję, przyjdę. O której to będzie godzinie? Ojciec uśmiechnął się jak tylko skończył kazanie. Nabożeństwo zaczyna się o 6.30, a więc około 8.00 przypuszczam. Niech ojciec nie wygłasza zbyt długiego kazania. Mieszkam przy Hyde Park Place 100, a więc dobrej nocy. Profesor założył gumkę na rulon swych notatek i odszedł, nie zamieniwszy z księdzem uścisku dłoni. W niedzielę ojciec wygłosił kazanie do licznie zgromadzonych wiernych. Mówił na temat współczucia, mówił, że człowiek, który nie kocha bliźniego, jak siebie samego, jest światu niepożyteczny. Kazanie było dość długie i gdy kaznodzieja w swojej obszernej czarnej sutannie w sztywnym kapeluszu o szerokim rądzie z opadającymi końcami czarnych sznurów szedł wreszcie w kierunku domu profesora, wskazówki oświetlonego zegara na marmurowym łuku wskazywały 20 minut po ósmej. Ojciec przyspieszył kroku, torując sobie drogę wśród tłumu żołnierzy, rozgadanych kobiet w odświętnych strojach, i chichoczących uliczników. Był ciepły kwietniowy wieczór. Gdy ojciec dotarł wreszcie do domu profesora, ten stał właśnie na progu oświetlonego przedpokoju, patrząc w stronę ogrodzenia parku z kołą głową, wdychając świeże wilgotne powietrze. Ha, powiedział profesor, kazanie było długie. Proszę niech ksiądz wejdzie. Obawiam się, że mówiłem naprawdę zbyt długo, odpowiedział ojciec, wchodząc do mieszkania. Jestem niebezpieczny, mówię bez przygotowania. To dalej bardziej interesujące dla słuchacza mówić bez notatek. Jeśli ojciec to potrafi, tym lepiej. Proszę powiesić swój płaszcz i kapelusz w przedpokoju. Zaraz podadzą nam kolację. Jadalnia jest tutaj. Profesor otworzył drzwi z prawej strony. Weszli do wąskiego, długiego pokoju o złocistych tapetach i czarnym suficie, z którego zwieszała się elektryczna lampa, ocieniona złotawym kloszem. W pokoju stał niewielki owalny stół, nakryty na dwie osoby. Profesor nacisnął dzwonek i zagaił rozmowę. Zdaje mi się, że się lepiej rozmawia przy stole owalnym niż przy prostokątnym. Naprawdę? A dlaczego? Zrobiłem doświadczenie. Dwa razy zaprosiłem tych samych gości. Za pierwszym razem siedzieliśmy przy stole kwadratowym, za drugim przy owalnym. W pierwszym wypadku rozmowa rwała się, w drugim rozwijała się znakomicie. Czy zechce usiąść? – Jakże pan tłumaczy sobie tę różnicę? – zapytał ojciec, siadając i starannie podciągając szerokie poły swej sutanny. Hm. – Wiem za to, jak ojciec to tłumaczy. – Naprawdę? Jak mianowicie? – Przy stole owalnym, gdzie nie ma rogów, łańcuch sympatii ludzkiej, ów prąd elektryczny jest bardziej kompletny i lepiej zwarty. No ale co tam mówić więcej? Niech ojciec pozwoli swój talerz naleją zupy. Ojciec postawił przed sobą talerz z zupą i spojrzał swymi promiennymi, niebieskimi oczyma na profesora. Potem uśmiechnął się. Jak to? Powiedział swym przyjemnym tenorem. Więc jednak chodzi pan czasem do kościoła? Dziś po raz pierwszy od wielu lat i proszę zapamiętać, wynudziłem się porządnie. Ojciec uśmiechał się wciąż, a jego niebieskie oczy mrugały wesoło. – Och, jakże się martwię – powiedział. – Byłem znudzony, ale nie kazaniem – mówił dalej profesor. – Nie, to nie jest komplement. Stwierdzam fakt. Kazanie nie znudziło mnie. Powiedziałbym prawdę, gdyby tak było, albo też nie powiedziałbym nic. – A co wolałby pan zrobić? Sam nie wiem, do prawdy. Profesor uśmiechnął się niemalże wesoło. Jakie wino ksiądz pije? Dziękuję, żadnego. Jestem abstynentem. To jest konieczne ze względu na mój zawód i otoczenie, w którym przebywam. Poproszę o trochę wody sodowej. Chyba jednak powiedziałby pan prawdę. Bardzo możliwe i źle bym zrobił. Księdza niewiele by to obeszło. Myślę, że tak. Dobrze już im było ze sobą. Ojciec czuł się jak u siebie pod tym czarnym sufitem. Popijał wodę sodową niemal z większym smakiem niż profesor wino. Pan się śmieje, jak widzą z teorii łańcucha sympatii ludzkiej mówił ojciec. W takim razie jak pan wyjaśni, że rozmowa podczas obiadu przy kwadratowym stole skończyła się fiaskiem, a przy owalnym powiodła się... Prawdopodobnie moi goście, gdy zaprosiłem ich pierwszy raz, czerpili na jakąś dolegliwość wątroby, dlatego ich dowcip był tępy. Za drugim razem musieli być w doskonałej formie. A jednak, jak ojciec widzi, stają się zwolennikiem owalnego stołu. To znaczy, że... Och... To bardzo niewiele znaczy, ale muszę zauważyć, że pomijając rolę, jaką odgrywa wątroba w naszych uczuciach, popełnił ojciec poważny błąd. Nie pragnąć sympatii ludzkiej jest jeszcze poważniejszym błędem. Skąd ta pewność, że nie mam takich pragnień? Domyślam się. Mówi mi o tym pańskie spojrzenie, pańskie zachowanie. Nie zgadzał się pan ani trochę z treścią mojego kazania, prawda? Przeciwnie, częściowo się zgadzałem. Służący zmienił talerze. Był to szczupły mężczyzna w średnim wieku. Blondy, no, kamiennej, bladej twarzy, wypukłych oczach i doskonałych manierach. Gdy opuścił pokój, profesor ciągnął dalej – to, co ojciec mówił dziś na kazaniu, zainteresowało mnie, ale uważam, że było w tym dużo przesady. Na przykład? Niech ojciec pozwoli, że przez chwilę będę mówił o sobie. Większa część mego życia upłynęła na ciężkie, wytężonej pracy, a wyniki tej pracy, zgodzi się ojciec, okazały się dobroczynne dla ludzkości. Bez wątpienia, potwierdził ojciec, przebiegając myślą odkrycia profesora. A choć pracowałem z myślą wyłącznie o celu naukowym, rezultaty moich badań okazały się równie użyteczne dla ludzkości, jak gdybym je prowadził z miłości dla człowieka, jak gdybym rządząc się uczuciami pragnął zapewnić mu więcej wygód niż dotąd posiadał. Jestem równie użyteczny nie kierując się uczuciem niż ci, którzy z miłości dla człowieka pragną uwalniać z więzienia morderców lub, jak Tołstoj, gotowi są działać na rzecz tyranii, sprzeciwiając się karaniu tyranów. Słusznie. Uczuciem można wyrządzić wielką krzywdę, a wielkie dobro sprawić bez uczuć. Nawet dobre chęci nie wystarczają. Wiem. A jednak jestem zdania, że pan, przy swoich wielkich zdolnościach i wiedzy, mógłby być nieporównanie użyteczniejszy dla świata, gdyby dołożył pan do nich jeszcze uczucie, gorącą sympatię dla rodzaju ludzkiego. Wierzę, że wówczas praca pańska dawałaby jeszcze wspanialsze wyniki. Profesor napełnił winem swój kieliszek. Czy ojciec zwrócił uwagę na mojego lokaja? To jest doskonały służący. Dogadza mi całkowicie, a jednak nie czuję do niego szczególnej sympatii. Jestem dla niego zawsze grzeczny, płacę mu dobrze. Ale nigdy o nim nie myślą. Nigdy nie zajmuję się nim jako ludzką istotą. Nic o nim nie wiem, prócz opinii jego ostatniego chlebodawcy. Ojciec powiedziałby zapewne, że między nami nie ma ludzkiego stosunku». No, na pewno jest zdanie, że pracowałby on lepiej, gdybym postarał się, żeby polubił mnie tak, jak człowiek należący do jednej klasy społecznej może polubić człowieka z innej. Oczywiście. A ja twierdzę, że nie pracowałby lepiej. No, a gdyby wydarzyło się jakieś nieszczęście? Co? Jakieś nieszczęście, jakaś zmiana w pańskim życiu. Gdyby potrzebna była panu jego pomoc, nie jako człowieka lokaja, ale jako człowieka brata, prawdopodobnie zawiódłby pana wówczas. Nigdy lokaj nie odda panu tej cennej ludzkiej usługi, jaką jest w stanie ofiarować człowiek szczerze przywiązany. Czy ojciec skończył? Całkowicie. W takim razie chodźmy na górę. Tak. Te rodziny są doskonałe. Zdobyłem je w swoim czasie w Birmingham. Oto mój gabinet. Weszli do ogromnego pokoju, którego ściany całkowicie wypełniały książki. Elektryczne oświetlenie było silne, jaskrawe. Okna wychodziły z jednej strony na park, z drugiej na ogród sąsiedniego domu. W drugim pokoju, znacznie mniejszym, stało biurko zarzucone listami, broszurami i rękopisami. Na ścianie wisiała klatka, w której duża popielata papuga zamyślona łaziła po prętach. A jednak ma pan ulubieńca, powiedział zdziwiony ojciec. Posiadam papugę, powiedział słucho profesor. Nabyłem ją celowo w okresie, gdy prowadziłem badania nad zdolnościami naśladowczymi u ptaków. Nie pozbyłem się jej. Czy ojciec zapali cygaro? Dziękuję. Usiedli. Ojciec Merkison spoglądał na papugę. Przerwała właśnie swoją wędrówkę. Przylgnęła do drutów klatki i przyglądała się obu panom z natężoną uwagą. Oczy miała okrągłe, inteligentne, lecz w żadnym razie sympatyczne. Z papugi przeniósł ojciec wzrok na pana Gildo, który palił cygaro z głową odrzuconą do tyłu, a spiczasty podbródek najeżony czarną brudką, wzniósł do góry. Poruszał wciąż dolną wargą, co sprawiło, że drgająca broda wyglądała szczególnie zaczepnie. Nagle ojciec roześmiał się cicho. Co się stało? zawołał pan Gildo, opuszczając podniesiony do góry podbródek i patrząc przenikliwie na gościa. Pomyślałem właśnie, że tylko jakieś nieszczęście mogłoby spowodować, aby pan zaapelował do uczuć swego lokaja, prosząc go o pomoc. Gildo również się uśmiechnął. Ojciec ma rację, to byłoby nieszczęście. Lokaj właśnie wchodził do pokoju z kawą. Podał go dyskretnie i wysunął się jak cień. Wspaniały służący bez ludzkich cech, zauważył Gildo. A ja wolę swojego chłopaka z East Endu, który załatwia mi różne sprawy. Znam wszystkie jego smutki. On zna niektóre z moich. Jesteśmy przyjaciółmi. Jest hałaśliwszy od pańskiego służącego, ale zrobiłby dla mnie znacznie więcej niż dokładanie węgla do kominka czy oczyszczanie moich butów. Ludzie nie są z jednej gliny. Dla mnie czyjaś troskliwość byłaby nie do zniesienia. A jak jest z tym ptakiem? Zapytał ojciec, wskazując na papugę, która stała z jedną łapą, wzniesioną niemalże błogosławiącym gestem, i patrzyła uparcie na profesora. To jest troskliwe oko na naśladowcy, pragnącego powtórzyć dokładnie jakieś osobliwe gesty innych. Mniejsza z tym, wie ojciec. Naprawdę uważam to dzisiejsze kazanie ojca za mądre, bardzo odświeżające umysł. Ale ja nie odczuwam żadnej potrzeby uczucia. Owszem, jakaś umiarkowana, rozsądna sympatia mogłaby być pożądana. W tym momencie profesor targnął palcami brodę, jak gdyby sam się przestrzegał przed sentymentalnością, ale już coś więcej byłoby niemożliwe, nudne i męczące. Pchnęłoby mnie, jestem pewny, do okrucieństwa. To by także przeszkadzało w pracy. Nie wydaje mi się, Owszem, w tego rodzaju pracy, jaką ja uprawiam, a będę kontynuował ją dla dobra świata, choć go nie kocham. On zaś będzie z niej korzystał, nie darząc mnie miłością. Jest tak, jak powinno być. Wypił swoją kawę, potem dodał niemal wojowniczo: Nie mam ani czasu, ani skłonności do sentymentów. Gdy ojciec wychodził, Profesor odprowadził go do drzwi i tu zatrzymali się na chwilę. Ojciec spoglądał poprzez mokrą od deszczu ulicę na parku. Jak widzę, brama parku znajduje się akurat na wprost pańskiego domu, zauważył. Tak, wymykam się tamtędy często na przechadzkę, aby dać odpoczynek mózgowi. Dobranoc, ojcu. Proszę przyjść któregoś dnia. Z przyjemnością. – Dobranoc – odpowiedział ojciec i ruszył swoją drogą, zostawiając profesora stojącego jeszcze na progu. Odstąd ojciec Murkison przychodził często na Hyde Park Place nr 100. Lubił on większość ludzi, których znał, a wszystkich obdarzał pewną czułością. W stosunku do profesora natomiast miał specjalny rodzaj uczucia, coś niby litość. Żałował tego ciężko pracującego, wybitnego człowieka o świetnym mózgu i o odważnym sercu, który nigdy nie zdradzał przygnębienia. Nie chciał niczej jej pomocy, nie skarżył się na zawiłości swego życia i nie narzekał na przeszkody hamujące postęp jego pracy. Ojciec żałował profesora dlatego, że profesor miał tak niewiele pragnień, nawet powiedział mu o tym, gdyż stosunki obu mężczyzn od początku cechowała wyjątkowa szczerość. Któregoś wieczoru, gdy rozmawiali, ojciec wskazał na pewną osobliwość życia. Ci, którzy nie pożądają czegoś, często to otrzymują, podczas gdy inni, poszukujący gorączkowo i namiętnie, doznają w swych poszukiwaniach zawodu. W takim razie, powiedział Gildo, uśmiechając się nieco posępnie. Powinienem zostać obdarzony cudzymi uczuciami, bo brzydzę się nimi. Być może kiedyś. Na szczęście nie spodziewam się tego. Na razie ojciec Merkison nie odpowiedział. Uważnie wiązał końce szerokiego pasa, jakim ściągnięta była jego sutanna. Gdy zaczął mówić, zdawało się, że udziela komuś odpowiedzi. Tak, mówił powoli. Tak. Tego właśnie doznają, uczucia litości. Dla kogo wtrącił profesor. Także zrozumiał. Nie powiedział tego, że zrozumiał, lecz ojciec wyczuł, że nie potrzebuje już odpowiadać na pytanie. I w ten dziwny sposób Gildo dowiedział się, że człowiek ten będący jego przeciwieństwem pod każdym względem mu współczuje. Nie miał nic przeciwko temu. Niewiele go to obeszło i to właśnie najlepiej wydatniło szczególną obojętność jego natury. Przełożyła Kazimiera Muszałówna, czytał Jacek Brzezowski.